Witam wszystkich moich fanów na moim wideoblogu ponownie. Przepraszam was wszystkich za to, że nie mogliście oglądać moich odcinków. Ale była nowa nagroda. Trzeba było przerwać działalność w imieniu Rzeczypospolitej. A dzisiaj chcę się dla was w rolę nauczyciela. Dzisiaj będziemy rozmawiać o stosówach, grając w stosówach. Oto one. Ostrosłupy dzielimy na proste, prawidłowe, oto on, i pochyłe. Tutaj mamy przedstawiony ostrosłup prawidłowy czworokątny. Nazwa się wzięła stąd, iż w podstawie mamy wielokrąg foremny, a gdy mamy w podstawie wielokrąg foremny jest prawidłowy, a dlatego czworokątny, bo to jest kwadrat. To mamy krawędź o długości A. Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, cztery krawędzie. I to jest cztery krawędzie boczne. Czyli to są krawędzie podstawowe, a to są krawędzie boczne. I tak. Kwadrat jest zaliczony jako podstawę, a tutaj mamy cztery ściany boczne. I tak, tutaj mamy wysokość ściany bocznej, a gdy tutaj narysujemy, dwie przekątne kwadratu i tam gdzie się w połączeniu, tutaj gdy narysujemy dwie przekątne i na przykład w tym punkcie się przedną, to przesuwamy to z tego punktu na wierzchołek, czyli z tego punktu na wierzchołek, przesujemy linię do oznaczonej jako drugą wysokość. A teraz wyprowadźmy wzór na objętość i pole powierzchni całkowitej. Objętość obliczamy najpierw o objętości trochę, ostrosłup nie ma średniejszą objętość niż gęsto. Czyli wzór na objętość ostrosłupa wynosi 1/3 razy pole podstawy razy wysokość. Czyli w naszym przypadku będzie 1/3 a kwadrat, a w naszym przypadku a razy a, razy duże H, ponieważ ale gdy mamy w ostrosłupach, zawsze mamy wzór na objętość ostrosłupa 1/3, a czyli 1/3 pole podstawy razy wysokość. A teraz przejdźmy do wyprowadzenia wzoru na pole powierzchni całkowitej. Pole powierzchni całkowitej składa się z pola podstawy plus pola ściany bocznej, czyli pola powierzchni bocznej. Czyli w tym naszym ostrosłupie będzie a kwadrat razy 4, bo mamy 4, ściany boczne i wzór na obliczenie pola trójkąta, czyli będzie 1/2 arka. I tutaj pole podstawy razy, zamiast pola podstawy będzie a kwadrat razy plus, czyli tutaj będzie a razy a plus 4 razy 1/2 r razy a razy h. A teraz przejdźmy do krawędzi w ostrosłupach.
Kądze poszło w supie. Przepraszam, przejdźmy do kąta. Do kątów. O, to robię. I to jest bardzo duża katorga większości uczniów. Kąty są bardzo trudną rzeczą, ponieważ gdy znacie, trzeba wyobrazić dany sposób cały. I na przykład kąt nachylenia ściany bocznej do płaszczyzny podstawy. Mamy ścianę boczną. Mamy ścianę boczną. Mamy płaszczyznę podstawy. A teraz wysokość. Obieramy ścianę wysokość i ten odcinek. I mamy tutaj alfa. Później, teraz kąt nachylenia krawędzi bocznej do podstawy. Tutaj będzie beta, ponieważ tutaj wyznaczamy jedną drogą D. I to chyba byłoby na wszystko. A teraz, przez Państwa, główna atrakcja. Piosenka pod tytułem Ciało do Ciała. Aranacja Topless. Alright. Wiecie. Może to już będzie ostatnia nasza piosenka. Ostatnia moja piosenka w moim wybraniu. Go! Łapisz mój czas, popłyniesz tam. Ty jeszcze nie zdążysz. Wielki tą noc, rozejrzysz się dookoła, usłyszysz, że ktoś właśnie ciebie woła, to będę ja. O nagień wreszcie szczęście swe. Gdzieś na oceanie zdarzeń nie wierzą. Nazwany mysło marzeń w trafie swe się spełnią cudzą myślę. Radości moc ogarnie twoje ciało. Poczujesz, że miłości jest ci mało. Każdego dnia odkrywasz, będziesz ze mną świat. Uśmiechnij się, ty pocałuj mnie, ciało do ciała, usta do ust, i nigdy więcej nie spój się już. Uśmiech na uśmiech i ciszę, zawsze do ciała, nie zmieniaj się. Dziękuję wam wszystkim, pozdrawiam Dominikę K, Małgosię M, i wszystkich moich fanów. Elo, ziomek.